Witam, przedstawiam mostek UNO AS032 o długości 35 mm pod kierownicę 31,8. Jeśli szukasz bardzo krótkiego mostka w cenie poniżej 100 zł, to niestety wybór nie jest zbyt duży. Oprócz jakichś chińskich dziwnych tworów jest jeszcze używany przeze mnie w innych projektach Kelis, który nawet kosztuje tyle samo co UNO, czyli 70 zł. Firma UNO od lat produkuje dobrej jakości aluminiowe i karbonowe części rowerowe w atrakcyjnej cenie. Mają swoje filie na Tajwanie, w Chinach i w Wietnamie. Ten mostek wykonano z kutego aluminium 6061, jego wewnętrzne i zewnętrzne krawędzie są gładkie, bez żadnych zadziorów czy niedoróbek i co bardzo ciekawe, jest zadziwiająco podobny do dwa razy droższego, występującego w czterech kolorach, Dabomba Tureta. Zostawię to bez komentarza. Dołączone śruby są dobrej jakości, wszystkie wkręcały się bez oporów, dodatkowo są dość długie, więc nie powinno być problemów ze zrywającymi się gwintami. Z ciekawostek UNO występuje jeszcze w odmianie ze specjalnym mocowaniem do akcesoriów. Mostek jest mocno wycieniowany, a mimo to jest dużo cięższy od Kelisa i waży prawie 140 gramów, ale taka masa to skutek jego wymiarów. Zgodnie z obecną modą dekielek jest bardzo szeroki i trzyma kierownicę na dużej powierzchni, co znacząco zwiększa sztywność i to mi się podoba. Sam mostek już mniej, ale każdy ma inny gust. Niestety szeroki front ma też swoje minusy, o czym przekonałem się testując budżetowe kierownice, do których linki znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie, gdyż po zamontowaniu ich oznaczenia są często niewidoczne, ale to raczej kwestia konkretnego modelu kierownicy. Uważam, że UNO to dobra i tania opcja dla osób, które chcą mieć wygodniejszą, bardziej wyprostowaną pozycję i skrócić swój reach, lub preferują agresywną jazdę i potrzebują więcej kontroli i precyzyjnego sterowania. Ten mostek pochodzi od pewnej firmy, która istnieje od lat. Miałem wiele ich części i z żadną nigdy nie było problemu, czego nie mogę powiedzieć o tańszych częściach z Ali. Dlatego zastanów się dwa razy, czy warto kupować jakieś no-name'y niespełniające żadnych norm, bo kierownica, mostek i hamulce mają bezpośredni wpływ na Twoje bezpieczeństwo. Dzięki za obejrzenie, jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach, a jeśli filmik Ci się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!